Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na wtorek, moc osobistego świadectwa. Religijne obrzędy w niewielkim stopniu zmieniają ludzi. Formalizm religijny sprawia, że ludzie stają się duchowo wyjałowieni. Same doktryny nie zmieniają serca. Moc nowotestamentnego świadectwa była zakorzeniona w autentyczności przemiany dokonywanej w ludziach przez Ewangelię. Uczniowie Chrystusa nie udawali, nie wykonywali jedynie wyuczonych czynności. Spotkanie z Nim naprawdę ich zmieniło, a więc nie potrafili o tym nie mówić. Jakie wspólne wątki występują w doświadczeniu Pawła i Jana, które spowodowały, że stali się oni tak nadzwyczajnymi świadkami Zbawiciela? Zobaczmy Dzieje Apostolskie, list do Filipian i listy Jana. Dzieje Apostolskie, 22 rozdział, od 1 do 14 wiersza. Mężowie, bracia i ojcowie, posłuchajcie obrony mojej, jaką teraz podejmuję przed wami. A gdy usłyszeli, że przemawia do nich w języku hebrajskim, jeszcze bardziej się uciszyli. A on mówił: jestem Żydem urodzonym w Tarsie, w Cylicji, lecz wychowany w tym mieście u stóp Gamaliela, starannie wykształcony w zakonie ojczystym, pełen gorliwości dla Boga, jak wy dziś wszyscy jesteście. Drogę pańską prześladowałem aż do śmierci, wiążąc i przekazując do więzień zarówno mężów, jak i kobiety. Jak mi tego i arcykapłan jest świadkiem i cała rada starszych, od nich też otrzymałem listy do braci, udałem się do Damaszku, aby również tym, którzy tam byli, uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy w celu wymierzenia im kary. A gdy byłem w drodze i zbliżałem się do Damaszku, stało się koło południa, że nagle olśniła mnie wielka światłość z nieba. I upadłem na ziemię i usłyszałem głos do mnie mówiący: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? A ja odpowiedziałem: kto jesteś, Panie? I rzekł do mnie: ja jestem Jezus Nazareński, którego Ty prześladujesz. A ci, którzy byli ze mną, światłość wprawdzie widzieli, ale głosu tego, który rozmawiał ze mną, nie słyszeli. I rzekłem: co mam czynić, Panie? Pan zaś rzekł do mnie: powstań i idź do Damaszku, a tam ci wszystko powiedzą, co ci jest przeznaczone, żebyś uczynił. A gdy zaniewidziałem od blasku owej światłości, prowadzony za rękę przez tych, którzy ze mną byli, przyszedłem do Damaszku. Niejaki Ananiasz, mąż żyjący bogobojnie według zakonu i cieszący się dobrym świadectwem wszystkich mieszkających tam Żydów, przyszedł do mnie i stanąwszy przy mnie rzekł: bracie Saulu, przejrzyj. A ja w tej chwili przejrzałem i spojrzałem na niego. A on rzekł: Bóg ojców naszych przeznaczył cię, abyś poznał wolę Jego oraz abyś oglądał sprawiedliwego i usłyszał głos ust Jego. List do Filipian, 3 rozdział, od wiersza 1 do 7. Ponadto, bracia moi, radujcie się w Panu. Pisać do was jedno i to samo nie przykrzy mi się, dla was zaś jest to zabezpieczenie. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się przesady w obrzezywaniu. My bowiem jesteśmy obrzezani. My, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, ale w ciele ufności nie pokładamy. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele, jeśli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja, obrzezany dnia ósmego.
z rodu izraelskiego, z pokolenia Beniaminowego, Hebrajczyk z Hebrajczyków, co do zakonu faryzeusz, co do go żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie człowiek bez nagany. Ale to wszystko, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. I Ewangelia Jana, pierwszy list Jana, pierwszy rozdział i od 1 do 4. Co było na początku? Co słyszeliśmy? Co oczami naszymi widzieliśmy? Na co patrzyliśmy? I czego ręce nasze dotykały? O słowie żywota. A żywot objawiony został i widzieliśmy, świadczymy i zwiastujemy wam ów żywot wieczny, który był u Ojca, a nam objawiony został. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli, a społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem Jego, Jezusem Chrystusem. A to piszemy, aby radość wasza była pełna. W dniu Pięćdziesiątnicy uczniowie stali się odmienionymi ludźmi. Coś stało się z nimi, tak iż Duch Święty mógł robić coś przez nich. Duch Święty uczynił coś dla nich, tak iż mógł następnie czynić coś dla nich wraz z nimi. Napełnił ich tak, iż przy ich pomocy mógł oddziaływać na innych. Jezus wyraził to w następujący sposób. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. Źródłem greckiego wyrazu przetłumaczonego jako wierzy jest słowo pistis. Słowo to znaczy coś więcej niż powierzchniowe wierzenie czy intelektualne przekonanie. Oznacza mocną jak skała wiarę, niezachwianą ufność. Taka wiara jest pełna mocy i zmienia człowieka wierzącego Chrystusowi, który oddał życie na krzyżu za grzechy ludzkości. Jezus miał na myśli to, że gdy Jego miłość zaspokaja nasze duchowe pragnienia, wówczas owa miłość płynie z naszych serc do ludzi znajdujących się wokół nas. Niebo wybiera nas jako tych, którzy mają wydać świadectwo o Jezusie, objawiając Go światu. Naszym obowiązkiem jest głoszenie Jego łaski, jak to czynili za dawnych czasów święci mężowie, lecz skuteczniejsze jest w tym przypadku nasze własne doświadczenia. Jesteśmy świadkami Bożymi, gdy objawiamy w sobie działanie boskiej mocy. Najefektywniejszym świadectwem jest świadectwo chrześcijanina, który osobiście poznał Jezusa. Nic nie może zastąpić świadectwa, które wypływa w sposób naturalny z serca zanurzonego w miłości Zbawiciela. Jakiego rodzaju osobiste świadectwo wydajesz o tym, co Pan uczynił dla ciebie? Jak możesz się nauczyć lepiej opowiadać o tym innym ludziom? Dziękuję.